Chciałem, żebyś sobie wyobraził jeszcze raz las. Grube pnie, wykroty, teren jest mocno pofalowany, to nie jest las na równinach, tu są wzgórza, on ma mnóstwo pagórków, potem wąwozów. Jest stary i w tym momencie jest spowity mgłą. Mahirze, biegniesz na szpicy. Zostawiłeś za sobą swoją żonę Ailę, zostawiłeś jej wioskę. Biegniesz ze swoimi braćmi i siostrami na spotkanie z wrogiem. I kiedy wciągasz w nozdrza to lodowate powietrze z mgłą, zahaczasz gdzieś pyskiem o pajęczynę, czujesz, że w powietrzu robi się zimniej niż powinno. I widzisz, że reszta watahy patrzy po sobie, zwłaszcza Saska, która jest najbardziej z was czujna jako was ragabasz, i czujesz, że watacha powoli zwalnia. Też spowalniam bieg i... To ta mgła? Gorzej. Widzisz, że wasz szaman... Jak się nazywa wasz szaman w ogóle? No właśnie, bo nasz szaman został, prawda? On masz rację, tak. Został, masz rację. Waszego szamana za mnie nie ma, tym gorzej dla was. Widzisz, że właśnie Saskia w takim wypadku jakby rozgląda się. Czujesz duchy? Czuję, że coś tu jest, ale... Jest ich w tym lesie więcej niż byśmy chcieli. Myślę, że połowa powinna pójść umbrą. Ty czy ja? Ja wyczuję zagrożenie tutaj, ale... Tam będziesz widzieć lepiej niż ja. Dobra, weź Greka ze sobą. Ja zresztą pójdę. I jak coś, to będę wyła przez barierę. Tak, będziemy cię słyszeć. Uważaj na siebie. To ty na siebie uważaj. Jest szansa, że spełniłeś najważniejszy obowiązek i za chwilę Luna będzie miała kolejnego obrońcę. Taką mam nadzieję. A poza tym patrzę gdzieś tam w przód, w ten las, nie? W stronę, gdzie biegniemy. Tym razem mi nie ucieknie. Mocna zieleń. Wiesz, jak ona się uśmiechnęła. Tym razem żaden z nich nie ucieknie. Czas na łowy. I to jest moment, kiedy ona robi krok do przodu i przez chwilę widzisz, jak jej twarz tak jakby trafiła w taką delikatną pajęczynę, po czym znika tak naprawdę przed tobą, tak jak reszta twojej watahy. Ta część przynajmniej. Zostajesz tylko ty i Greg. Obaj patrzycie po sobie. I to jest moment, kiedy obaj słyszycie gdzieś w oddali, jak biegnie grupa ludzi i jeden wilk. Wiesz, jak Greg się na ciebie patrzy? Jakie rozkazy? On się wyprostował, napił Wiesz, się. Oni biegną w naszą stronę, tak? Oni biegną, to jest tak, że wy biegliście w ich stronę i oni tak naprawdę trochę pod takim lekkim kątem lecą, nie? Jakby jesteście na ich trajektorii, że tak powiem. Obiegamy ich i uderzamy od tyłu.
Okej. Okay. Chciałem, żebyś sobie ja, wziął. Jakby... Chciałbym, żebyś tylko sobie wziął. Jakby... Pięć no. kostek i rzucił na poziomie trudności. Już ci powiem, jakim poziomie trudności. Na poziomie trudności. 4, 5, 6. Na poziomie 7. 2. Dobra. To tutaj jedynki kasują sukcesy? Tak. Tak. No to jeden w takim razie. Okej. Okay. I to jest tak. Jaki jest wasz plan w takim wypadku? Dokładnie. A w postaci lupusów, w miarę możliwości, jeśli się tylko będzie dało, maskując zapach, chcemy wejść, tak naprawdę obiec ich i zaatakować najpierw ludzi, którzy będą szli z tyłu. Wykorzystując to, że w tej formie będą mieli jakby słabsze zmysły, nie? I faktycznie jest tak, że jak biegniecie od tyłu, to jest taki moment, kiedy pomiędzy drzewami dostrzegacie ciemno-szare mundury z charakterystycznymi czerwonymi patkami. To są niemieccy żołnierze również. Widać te mocne hełmy, broń. To jest z 6, może 8 uzbrojonych żołnierzy. Jeden z nich idzie z ciężkim karabinem maszynowym. Idzie najbardziej z tyłu tak naprawdę. Oni idą taką linią, ale lekko rozproszoną. Ale nie widać żadnego wilka. Okej, ale biegł z nimi jeden, prawda? Tak, jesteś przekonany, że czuliście jednego. Ale w tej chwili się albo gdzieś zaszył, albo was wykrył i się gdzieś schował. Co? To ja w takim razie tak naprawdę na moment powstrzymuję Greka jeszcze przed atakiem i zaczynam węszyć i rozglądać się, przeczuwając pułapkę. I to jest tak, jak zacząłeś wąchać, widzisz, że Greg przypadł obok ciebie, widzisz, jak szturchnął cię łbem i pokazał ci w stronę żołnierzy. Śmierdzą żmijem. I to jest moment, kiedy faktycznie widzisz, jak jeden z tych żołnierzy ma, i to wcześniej tego nie było widać, bo oni są brudni, ale ma rozoraną bok twarzy, także widać mu spod takiej fałdy skóry, widać zęby. To nie są zwykli ludzie. Dobra, nie mamy wyjścia, musimy ich brać. Dobra. Pomory? Możliwe. Ja biorę tego z karabinem. Dobra, ja zrobię sobie zabawę z frontem. I spotykamy się na środku. Tylko trzymaj się nisko. Jasne, że tak. Na tyle, na ile jestem w stanie trzymać się nisko w Krynosie. I widzisz, jak on jakby przeskoczył przed tobą, jakby pędzi. Kiedy widzisz, jak on jakby biegnie, nagle powiększa się, ale jeszcze nie jest jakby, nie jest jeszcze w pełni, jakby to jest hispow, to jest wielki wilk, który będzie w pełnym rozpędu będzie ścinał pierwszego żołnierza i pewnie łbem urwie mu głowę. A ty? Widzisz. A ja z kolei tak naprawdę rozpędzam się jako wilk, ale już skacząc tak naprawdę w stronę tego ostatniego żołnierza niosącego karabin maszynowy, zmieniam formę w glabro. Okej. I jakby tym tak naprawdę wpadam w niego barkiem, jakby otaczam ramieniem i szarpie za gardło, jakby łamiąc mu kark, nie? Rzuć sobie w takim wypadku szybko 8 kostkami. Poziom trudności 6. Jedynki kasują sukcesy. To jeden sukces. Więc jest tak, że jakby wpadłeś na niego, jakby zacząłeś jakby, to jest tak, że złapałeś go za łeb, jakby odciągnąłeś go na bok. Jest tak, że mówię, to nie jest człowiek, więc poczułeś taki momentalny opór, ale udało ci się, wiesz, jakby trzymać jego karabin z boku, jego łeb, z przodu czujesz to uderzenie furii, kiedy Hispo
urwało łeb jednemu z żołnierzy i w tym momencie tam już jest, stoi, wiesz, 3,5 metra futra i mięsa w postaci Krynosa i Greg tam zaczyna słuchać już pierwsze strzały z frontu. Więc wiesz, nie jest daleko od ciebie, więc widzisz go, jak właśnie podrywa łapą ziemię Darń, jakby jednego z Niemców do góry, tylko krew, która leci do góry. Ten, i tego, który się z tą szarpie, jakby ewidentnie równie silny co Glabro tak naprawdę. Więc jeżeli tak, to w takim razie sięgam do pasa, tak naprawdę wyrywam za niego klej, wbijam mu gdzieś na wysokości nerek, nie? Okej. Okay. W momencie, kiedy klej wchodzi do gry, to jest, czuć ten zapach srebra, który też tobie przez chwilę sprawia, że jest nieprzyjemny, ale duch twojego przodka jest razem z tobą. Widzisz tylko, jak jego ciało zostaje rozerżnięte, jak ciepła posoka leci bardzo szybko, tryskając na twoje ubranie, na ciebie. W powietrzu od razu robi się cieplej. I chwytam ten jego karabin maszynowy i zaczynam strzelać, nie? Jakby ciągnąc serią po tych, którzy są tuż przede mną. I w tej chwili w Glabro nie jest, jest to absolutnie łatwe, wiesz, jakby trzymasz karabin tak naprawdę w lewej łapie, w lewej ręce, taki powiększony jakby opartą o biodry, po prostu zaczynasz tyrkotać i słyszysz ten łomot, który się rozchodzi po lesie. Ja tylko tak naprawdę przesuwam się na bok, żeby zrobić Grekowi miejsce, nie? Tak jakby, żeby nie wszedł w linię ognia, koszę tych, którzy stoją najbliżej. I to jest moment, kiedy jakby kosisz po nich bardzo mocno, widzisz, że oni próbują się jakby rozejrzeć, ktoś tam krzyknął, żeby odbezpieczyć granat, zresztą widziałeś jednego z nich, który wyciągnął ten taki klasyczny jakby niemiecki tłuczek do ziemniaków, który próbował szybko odbezpieczyć, ale dostał cięciem pazurami przez tył, przez kark, gdzieś jak mu się po prostu, wiesz, kręgosłup pojawił nagle w wykwicie krwi i padł twarzą na mech. I to była szybka piłka, kiedy nagle czujesz tylko i wyłącznie zapach prochu, zapach krwi, zapach tego zgniłej krwi, bo to tak naprawdę krew jest w nich zgniła, w tych niemieckich żołnierzach. Widzisz te parujące ciała. I to jest moment, kiedy najpierw czujesz zapach srebra, ale nie twojego srebra, w sensie nie Klejwa. I dopiero potem słyszysz... Rzucam się do przodu, nie? Moment, kiedy rzuciłeś się do przodu, to jest moment, kiedy widziałeś, jak Greg się wyprostował. I to jest... Zapach srebra był dlatego, że kula przeleciała bardzo blisko. Ponieważ dopiero teraz słyszysz huk. I to jest moment, kiedy widzisz, jak Greg dostaje w bark, nie? Widzisz, jak momentalnie na jego ciemnym futrze pojawia się posoka, on zacisnął zęby bardzo mocno i to był strzał gdzieś z bardzo daleka. I tylko gdzieś echo takiej przeładowywanej długiej broni. Wykroty. Rzucasz się w wykrot? Razem. Rzucasz się w wykrot? Rzucamy się gdzieś tak, żeby... To jest pewnie ten snajper, tak? Pewnie jest gdzieś wysoko, nie? Więc tak naprawdę staramy się znaleźć jakąś taką przestrzeń, gdzie będziemy w stanie przypaść do ziemi, nie? Jeszcze strzelam z tego karabinu, odsłaniając tak naprawdę to nasze wycofywanie się. No i chcę znaleźć jak najniższą pozycję. Rzuć w takim wypadku 4 kośćmi, poziom sukcesu masz na poziomie 7. Dwa. Dwa to jest wystarczające, żeby osłonić bardzo dobrze siebie. Ponieważ to jest moment, kiedy widzisz, jak Greg padł na 4 łapy, próbował zmienić formę, ale przez kulę srebrną w ciele nie jest do końca w stanie, więc tak naprawdę ty się jakby osłoniłeś siebie i jego, ale gdzieś pośród tego huku, kiedy sam się jakby zsuwałeś do wykrotu, słyszysz kolejny wystrzał z trochę innej pozycji. Widzisz, jak kula srebrna trafia go ewidentnie w pysk, coś tam rozłamała, widzisz tylko i wyłącznie, jak jego oczy nagle jakby zabłysły na chwilę jak ludzkie i jego ludzkie ciało po prostu opadło na ziemię. Jakby opadło gdzieś w liście i jesteś pewien, że nie żyje. Nie? A sam się zsunąłeś do dziury. Nasłuchuję teraz przez chwilę tak naprawdę będąc tak nisko, nie? I próbuję usłyszeć, czy cokolwiek dochodzi od strony Saski. Nie ma od jej strony żadnego, wiesz co, próbujesz się skoncentrować i słyszysz wiatr, słyszysz ciche kroki, gdzieś pękła gałąź.
cichy dźwięk przesuwanego zamka i opadającej łuski. Daleko. I w pewnym momencie przez tą ciszę i pisk tego zamglonego lasu słyszysz najpierw po niemiecku, ale potem przechodzący w pierwszą mowę głos. Nie chowaj się. To ty jesteś przywódcą tej watahy, z którą się spotkaliśmy przed kilkoma miesiącami? Jakby ja nie odpowiadam, nie? W sensie... Z nimi nie będę walczył na wprost. Mm-hmm. Staram się jak najszybciej zmienić pozycję, nie? Mm-hmm. W wilczej formie staram się, wiesz, przeskakiwać tak naprawdę tymi wykrotami, tak żeby jakoś zajść tą pozycję, z której padły strzały. Albo w każdym razie, żeby zyskać, nie wiem, odpowiednio osłonięte podejście, nie? Gdzieś w stronę. Okej. Okay. W wilku to jest 7 kości na poziomie 6. W twoim wypadku. I musisz mieć 2 sukcesy. No to nie mam żadnego. Okej. Okay. Więc to jest tak, że jakby padłeś nisko przy ziemi, przesuwając się, unikając hałasów, słyszysz gdzieś tam trzask kolejnej gałęzi, na niego jesteś nastawiony i to jest moment, kiedy jakby widzisz leżący pień drzewa, czujesz, że w nim poruszają się jakieś owady wewnątrz tego drzewa, to wręcz słychać, jak te korniki jedzą to drzewo, jest tak cicho. I wiesz, że on jest po drugiej stronie tego pnia. Jak to jest daleko? To jest tak naprawdę 4 metry do skoku do pnia, a za pniem musi być on, nie? Za sobą masz takie niewielkie wzniesienie, które ci osłania całe plecy. No tak naprawdę rzucam się tam jakby przechodząc w Krinos, nie? I ten moment, kiedy w pach wypadasz tam, jakby zaczynasz jakby uderzać w coś, co wydawało się, że jest twoim celem i kiedy jakby zerwałeś ziemię raz, drugi, trzeci, słyszysz tylko gwizd za swoich pleców, nie? I wiesz, że jesteś na muszce, nie? Aha, to jakby upadam jakby jak najniżej, wykręcam się, starając się złapać chociaż trochę osłony za tym drzewem, ja ryję łapami w ziemię. Bo to jest jak się odwróci. Wiesz. Jak się odwróciłeś, to widzisz, że na tym wzniesieniu właśnie stoi, wiesz, szerokie, ciemne spodnie, wiesz, mundur, te klasyczne SS-mańskie ozdoby, czapka na głowie, broń, która była opuszczona nisko przy biodrze z niewielkim kolimatorem, widzisz, jak on był tam wyprostowany i miał cię na muszce, ale nie strzelił. Ja jestem Echo Grzmotu. Ragabasz mieczy Heimdala. Przyszedłem z tobą pertraktować, a nie cię zabić. Skoro jesteśmy tutaj sami, a mój przywódca jest daleko, chciałem zawrzeć rozejm. I ja jakby wychodzę, nie zmuszam się do wyjścia z tej bojowej formy, przynajmniej próbuję. Jakby to trwa, wiesz, czujesz jak jakby ziemia pod tobą powiększa się, kiedy ty się kurczysz, a wiesz, twoje palce żłobią ślady w ziemi, ponieważ ty się zmniejszasz. Skoro jesteś przywódcą tych partyzantów, to jesteś w stanie obiecać mi ten rozejm. Jestem, ale pytanie, o jakie warunki prosicie? Ja mówię w swoim imieniu.
Nie wiem, co się dzieje po drugiej stronie, ale wiem, że powinno być was więcej, tak jak było was ostatnio. Tutaj, w obecności tego prastarego ducha, który jest wszędzie wokół nas, tej mgły, która słyszała krzyki tysięcy zabijanych. Obiecasz mi, że ja i jeszcze jedna osoba będą mogły przedostać się, wydostać się z tego lasu żywi. W zamian za... To wszystko. Wy obiecacie nam zawieszenie broni na czas, aż będę mógł się stąd ewakuować. W zamian za to nie będę do was strzelał. Jakby strzelam karkiem, nie? Zerkam w dół zbocza. Mówię, spóźniłeś się. Zabiłeś mi brata. W takim wypadku będziemy tutaj długo tańczyć, zanim jeden z nas zginie. Widzisz, jak on jeszcze czeka kilka uderzeń serca, ale jest gotowy, żeby jakby się zawijać, nie? Nie tak długo, jakbyś chciał. Nie, ja jakby skaczę w jego stronę. Okej. Okay. Rzuć sobie w takim wypadku... Ja wiem, że on będzie... Ja wiem, że on będzie uciekał, nie? Sześć kostek, poziom trudności 6. Więc tak naprawdę... Pięć. Ile? 5? 5. Okej. To jak to wygląda? To wygląda tak, że ja jakby skaczę w jego stronę, jakby z tą pewnością, że on będzie unikał, nie? Jakby jestem pewien, że on usunie się gdzieś na bok, szukając pozycji do strzału, tylko wtedy jakby z mojej ręki wypada ten klejt, nie? I on leci prosto w jego pierś. A zaraz po nim tak naprawdę, jeśli tylko ostrze go draśnie, to jakby wpadam tam ja, nie? I to dokładnie tak jakby draśnie, jakby ono mu się wbija prosto, wiesz, w masę ciała, nie? Jakby on próbował się odwrócić, ale Clive się wbił, on tylko pociągnął za spust, ale ta srebrna kula poleciała gdzieś w drzewa, ścinając jedną z gałęzi, wpadasz na niego. Jakby odbijam po prostu jedną rękę i drugą uderzam w środek tego Clive'a, wiesz, pchając go w stronę serca, nie? Dokładnie, wiesz, pach, poszło wysoko, krew, zdziwienie na twarzy, te szeroko otwarte oczy, które gasną i znowu cisza. I znowu cisza w środku lasu. Tylko ty i mgła i las i zapach krwi. Pięć, 10 uderzeń serca. Bez zmian. Jakby... Jeśli tak naprawdę panuje ta cisza, to wyje do mojej zapachy, nie? Jakby staram się zawyć gdzieś
gdzieś tak, żeby dać im po drugiej stronie sygnał. Mhm. Zbierasz się, wyjesz. Nie słyszysz odpowiedzi. Czekam jeszcze kilka uderzeń. A potem biegnę w stronę wioski. Mhm. Biegniesz w stronę wioski. Dobra. Chciałem, żebyś sobie wyobraził coś innego w takim wypadku. Czujesz jeszcze zapach mokrej mgły, kiedy otwierasz oczy i patrzysz na spękany betonowy sufit. Czujesz ciężar kołdry, która jest na ciebie narzucona. Jesteś mokry i spocony. Znowu śniłeś o przeszłości. Już teraz wiesz, co to znaczy. Już teraz wiesz, że historie do ciebie spływają tak, jak powinny. I przeszłość, duchy sprowadzają do ciebie przeszłość, żebyś wiedział, co masz robić. Słyszysz gdzieś ten klikot karaluchów, które chodzą po podłodze i wiesz, że to dobry dźwięk. To oznacza, że duchy tego miasta chronią to miejsce. Jest gorąco i ciemno. Pali się w kącie pokoju wysoka lampa naftowa z takim charakterystycznym kloszem w kształcie płomienia, która jest jedynym źródłem światła w tej chwili. Jesteś sam. Oddycham głęboko. Najpierw odruchowo naprawdę chcę sięgnąć do okna, żeby je otworzyć. Mhm. Ale kiedy widzę to, że jest zamknięte, zabite deskami, otwieram drzwi, jeśli się da. Mhm. Wychodzę na korytarz, by chcę po prostu zaczerpnąć trochę więcej powietrza. Mhm. Korytarz jest taki sam jak zawsze. Wiesz, że drzwi na to wewnętrzne podwórko będą otwarte, więc jesteś w stanie spokojnie do nich podejść. Wiesz, że Olga ma układy z tymi duchami i widzisz, jak te karaluszki cichutko za tobą podążają, śledząc cię troszkę. Nie jakoś poważnie, ale one są gdzieś za tobą. Kiedy otwierasz drzwi, to jest błysk światła, chłodne powietrze. Chyba jest przedpołudnie. I gdzieś ten kwadrat betonu, który jest oknem w tej chwili na błękitne niebo. Kilka chmur dosłownie, które wiedzione są wiatrem i jakiś hałas, który też idzie tym wiatrem. To ludzkie głosy. Jednym rytmem. Dużo. Wręcz jakby są to ludzkie głosy, które brzmią jak fale obijające się o klif. Nasłuchuję, bo coś skandują? Tak. Tak. Ale to się odbija tyle razy echem, więc tylko takie. Rozglądam się tak naprawdę, czy może mogę się gdzieś wspiąć, żeby zobaczyć, może wyjść na, gdzieś na poddasze albo coś, żeby gdzieś zerknąć z góry, żeby móc zobaczyć, co się dzieje w świecie na zewnątrz. Jak o tym myślisz, to nagle na twoim barku słyszysz takie chrp i coś ci upadło i to jest taki, wiesz, wielkości kciuka ładny, gładziutki karaluszek,
który właśnie rozłożył na chwilę wszystkie skrzydełka, złożył je z powrotem, tak porusza czułkami i tak jakby na coś czekał. Próbuję gdzieś tam wyczuć jego obecność, nie? W sensie nie zobaczyć, ale poczuć, czy jestem w stanie tak gdzieś w tym wszystkim, nie wiem, wyczuć jego umysł, czy coś. Umysł, to jest tak, jak próbujesz się skoncentrować na nim, to zdajesz sobie sprawę z tego, że ta obecność jest wszędzie w tej trawie i gdzieś w tym budynku. Ten jeden karaluch jest częścią całego roju. Jakby... A on jakby pytał się o coś, a może czekał na pytanie? Chcę zobaczyć, co jest na zewnątrz. Widzisz go takie chwile poruszenie czułek. Możesz mi pokazać? I to jest moment, kiedy on robi takie... I widzisz, jak poleciał na jedną ze ścian. I poleciał gdzieś w taką... na taki niewielki parapecik przy zejściu właśnie do podpiwniczenia. Aha, no to idę tam. Przeciskasz się przez trawę, mijasz te chaszcze pokrzyw i tam jest zejście do takiej faktycznie kotłowni chyba starej. I on tam zszedł. I tam jest spokojnie, wyłamane są deski, możesz tam bez żadnego problemu wślizgnąć, nawet w chomidzie. No to pakuje się tam po prostu. Idąc za nim, on cię prowadzi jakimiś schodami, potem jest metalowa, stara, zardzewiała drabina, która jak tylko ją łapiesz, to czujesz ten tynk, który się sypie, ale ona prowadzi gdzieś takim kominem na samą górę i on tam gdzieś podąża po ścianie. Aha, no jasne, no to przyspieszam tak naprawdę, nie, jakby wspinam się po tej drabinie, przyciskając się przez ten komin, czy cokolwiek to jest, nie? Jasne. I faktycznie on cię wyprowadza do takiej klapy, którą wystarczy obrócić na... zrzucić. I jak jest ten łoskot, to czujesz znowu powiew powietrza, on tam wylatuje w błękitne niebo i teraz ten huk słyszysz całkiem nieźle. Aha, no to jakby wychylam się z tej klapy i rozglądam się dookoła i staram się zobaczyć, skąd ten dźwięk, nie? Skąd te głosy. To jest trzecie piętro kamienicy, dach trzypiętrowej kamienicy, na który jak spoglądasz z jego szczytu, to dobrze wiesz, gdzie jesteś. Jesteś niedaleko głównego szpitala w Siabak. To jest taki stary kompleks kamienic, które są od dawna temu opustoszałe, które należały kiedyś do szpitala. I są tak naprawdę częścią szpitala i kiedyś mieszkał w nim personel, kiedy ten szpital tutejszy był takim główną jednostką rejonową w dobrych czasach tego miasta, w lepszych czasach. Teraz ta klinika została przeniesiona, ten główny szpital został przeniesiony bezpośrednio do Belgradu, więc tutaj całość tego... Zostało tak naprawdę 30% obsługi szpitala, co oznacza, że te kamienice, w których mieszkał personel, zostały przetransportowane i przeniesione do Belgradu, więc one są opustoszałe i stają od tego czasu niezamieszkałe. I z ich dachów widzisz dokładnie gdzieś daleko Sawę, rzekę, która sobie płynie, widzisz dokładnie te stojące w oddali, majaczące fortyfikację głównej twierdzy, która się tutaj znajduje nad samą rzeką, ale widzisz też główną ulicę, taką aleją, nazywaną Aleją Janka przez tutejszych i stamtąd niesie się ten huk ulicami. To jest dosłownie powiedzmy to brzydko, cztery przecznice stąd tak naprawdę. I jest tak, że słychać stamtąd łoskot ludzi, którzy coś skandują. Słychać też gdzieś echo syren policyjnych, ale wiesz co? To są dwa echa, bo po drugiej stronie tej alei również słychać łomot krzyków, trochę innych, w trochę innym rytmie, jakby innego tłumu, który idzie.
Z tej odległości pewnie nie jestem w stanie gdzieś tam usłyszeć tak naprawdę, co oni skandują, natomiast próbuję wyczuć nastrój, nie? W sensie złapać chociaż trochę tego, czy to są wrogie okrzyki, nie? Czy one są wściekłe, czy one są radosne? To jest tak. Wyostrzasz zmysły, na ile jest to możliwe, i czujesz, jak instynktownie, wiesz, z trzaskiem zaczyna ci się łamać nos, łamać ci się szczęka, wiesz, jak przechodzisz w wilczą formę, opierając gdzieś łapy o gzyms dachu, stawiasz uszy, ciągniesz nos, otwierasz oczy i słyszysz i czujesz agresję, wzburzenie, dwóch grup, które idą na spotkanie ze złymi zamiarami. I policję, która gdzieś tam jest. I to jest moment, kiedy nagle, wiesz, aż kładziesz uszy, ponieważ słyszysz taki łomot. I dosłownie z 50-60 metrów nad tobą szybciutko przelatuje duży, zielony, ogromny, dwupłatowy, nawet dwuśmigłowy, wojskowy śmigłowiec. Po prostu przelatuje nad tobą. I teraz dopiero czujesz też zapach spalenizny, wiesz, spalonej gumy, gdzieś tam widzisz daleko, bardzo daleko, taki czarny obłok, jakby coś się paliło. Coś się dzieje w mieście. Wyłażę przez ten komin, nie? No i tak naprawdę szukam jakiegoś zejścia na dół. Wiesz, to jest tak, że ale po drugiej stronie. Jak stajesz na tym dachu i tak naprawdę stajesz na sobie krawędzi dachu, widzisz, że tutaj jest, wiesz, piorunochron, który schodzi prosto w dół. Idzie sobie, wiesz, jest rynna, ale to jest taka stara, pordzewiała rynna, obok niej piorunochron. To zejście nie będzie bezpieczne, nie? No tak, ale inne wyjścia są zabezpieczone, prawda? No to złażę tędy. Jakby chcę wiedzieć, co się tam będzie działo, chcę to zobaczyć. Okej. Okay. Weź sobie 3 kostki. Poziom trudności 6. Target number. No to nic. Okej. Okay. I to jest tak. Łapiesz się tej jedną ręką tej rynny, drugiej ręką tego piorunochronu, nie znasz schodzić i czujesz, jak momentalnie, wiesz, ona się jak pruty materiał, te metalowe śruby zaczynają odchodzić, po prostu lecisz w dół, nie? W momencie, kiedy lecisz w dół, jakbyś spadał w ciemność i to jest takie mocne uderzenie o trawę, ale czujesz, jak coś ci pękło, nie? To jest jakby trzask, coś ci pękło w plecach, czujesz, że boli cię cała prawa strona cię jakby zaczyna momentalnie palić z bólu, nie? Jakby zagryzam zęby, staram się nie krzyczeć, nie? Tylko, tylko zacisnąć te zęby i poleżeć chwilę, nie? Tak jakby... Daję ciału moment, zanim spróbuję się podnieść, nie? Mm-hmm. Ale... Może trochę, tylko tak się poruszam, żeby sprawdzić, czy jakby jestem w stanie poruszyć stopami i dłońmi. Stopami ruszasz, dłońmi ruszasz, ale jak ruszasz prawą dłonią, to cię boli. I to jest tak, że znów instynkt robi, wskakuje, nie? Jakby czujesz, jak ci się nagle poszerza lekko szczęka, wydetniają zęby, twarz porasta delikatną szczeciną, czujesz, jak ci się mięśnie lekko rozciągają i paznokcie zamieniają się w takie mocne, kościste szpony i czujesz, jak coś ci się, wiesz, jak ci się bark nagle wskoczył na miejsce, nie? Bo ewidentnie był wybity. Czujesz ten ból, to pulsowanie, on będzie jeszcze przez kilka dni trudny do poruszania, ale jakby działa, nie? Ewidentnie są formy dobre do czegoś i są formy dobre do czegoś, nie? Jest to bolesna lekcja, ale cieszę się, że żyję. Cieszę się, że moje ciało tak na to reaguje.
Ale wiesz, że prawa ręka będzie dzisiaj już na pewno jakby twoim największym problemem, jeśli chodzi o kwestię jakiejkolwiek sprawności. Nie? Ona czuje, że ona jest obolała, spuchnięta, jakby zwisa lekko, ona wskoczyła na swoje miejsce i nie będzie z tego żadnych komplikacji, ale jednak jest, wiesz, wybita, nie? To szczękając tymi zębami, nie, zaciskając je, podnoszę się do góry. No i kiedy wstanę, próbuję najpierw chyba jednak wrócić do tej bardziej ludzkiej formy. Ból jest jeszcze mocniejszy, jakby nie jest taki przytępiony, wiesz, no jest wybity, no jakby nie poruszasz nim. Ale jest tutaj, wiesz, jest trawnik, jest chodnik, jest ulica, wszystko jest puste. Nikogo tu nie ma. To ruszam takim na tyle szybkim krokiem, na ile tak naprawdę w tej chwili jestem w stanie, nie przemęczając jakoś się strasznie, nie mordując tego barku, idę w stronę miejsca, gdzie jak sądzę mogą się spotkać te tłumy. Albo nawet może od której strony będzie mój dom? O, twój dom jest kawałek drogi stąd. Bardziej... Okej, czyli to nie będzie nigdzie w pobliżu niego, nie? Nie, nie będzie nigdzie w pobliżu niego. Dobra, to ruszam po prostu w stronę tak naprawdę tego całego tumultu, po drodze myśląc nad tym, w jakim miejscu mógłbym, do jakiego miejsca mógłbym tam dotrzeć, żeby móc z niego przynajmniej na początku się rozejrzeć i zorientować, co się dzieje. I to jest, jak sobie myślisz, próbujesz, wiesz co, no wychowujesz się w tym mieście, znasz się super dobrze, więc jest na pewno kilka dróg, które możesz tam dostać. I żeby było zabawniej, ponieważ tam jest zaraz niedaleko stacja kolejowa, wiesz, jakbyś poszedł do głównego mostu, który przepływa przez Sawę, tam będzie też, z mostu będziesz widział wszystko dokładnie, a to się ewidentnie dzieje już za mostem, nie? Dobra, to myślę, że będę ruszał w takim razie do mostu. To wydaje się dobry punkt obserwacyjny. Dokładnie tak. Kiedy idziesz, dopiero po jakimś czasie orientujesz się, że to są już niższe domy tak naprawdę w tym miejscu, kiedy zbliżasz się do tej głównej drogi. Widzisz, że kilka samochodów jest zaparkowanych, takich starych, kwadratowych, porzewiałych aut stojących gdzieś na chodnikach. Masz takie przeświadczenie, że jeżeli tak wygląda miasto w trakcie wojny, jest ciche, gdzieś w oddali słychać tylko właśnie krzyki, syreny, wiesz, nie ma ruchu, nie ma przechodniów. I w pewnym momencie, jak już dochodzisz do takiej głównej przecznicy, gdzie za chwilę dojdziesz do takiej serii ślimaków, które wjeżdżają na most betonowych, starych, jest kiosk na rogu, który jest oczywiście zamknięty, chociaż wydaje ci się, że jest przed południem, ale możesz pomalowanymi zieloną farbą kratami zobaczyć gazety. Zerkam na główki gdzieś tam w przelocie, nie? Chyba, że coś bardzo przyciągnie moją uwagę. Tak. To, co zauważasz, to jest na większości gazet to jest ewidentnie temat od dłuższego czasu. Jest o zamachu bombowym w Belgradzie. Aha. Przyglądam się temu uważniej, nie? Masz taki duży nagłówek, gdzie jest prezydent. Oczywiście masz fotografię prezydenta Tito jeszcze z czasów, kiedy był zdrowy. Masz duże zdjęcie jakiegoś polityka stojącego na schodach parlamentu w Belgradzie i wiesz, niewielkim napisem: już tydzień minęło od zamachu w Belgradzie, w którym zginęła szóstka młodych mieszkańców miasta. Wciąż nie wiadomo, kto jest sprawcą. Za chwilę masz oczywiście informację, że takiego brukowca bardziej lokalnego, że można wyczytać, że najprawdopodobniej
Jest to związane, ponieważ jeden ze znalezionych był najprawdopodobniej członkiem islamskiej grupy modlitewnej i gdzieś tam jest taka informacja, że a może to bośniacka mniejszość dokonała zamachu bombowego w Belgradzie. Jest taka fotografia z pogrzebu piątki młodych, pięknych chłopców z jakiegoś pochodu. Jest taka druga fotografia i rozpoznajesz twarz tego typa, którego strzeliłeś, nie? Nie, jakby zgrzytam zębami i ruszam jak najszybciej w takim razie w stronę tego mostu, nie? Mhm. Ruszasz jak najszybciej się da w stronę mostu i słyszysz ten łomot, nie? Jakby słyszysz te hałasy. I metalowe schody, takie kręte, jak ślimak, wchodzisz po nich na górę tej części pieszej na moście. Jakiś samochód cię minął, żeby nie było, że nie ma żadnego ruchu. Minął ci jakiś samochód, ale kiedy stoisz w tym miejscu i patrzysz dokładnie, to widzisz. Płynie szeroki nurt rzeki, jest plaża przy rzece i gdzieś tam w oddali widać ten taki kanciasty, kremowy fort. Widać radiowozy zielone, które jeżdżą w jedną i w drugą stronę taką boczną ulicą, takim deptakiem plażowym. Nie? I ta główna część drogi to jest dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą stronę, zawalone ludźmi w jedną i zawalone w drugą stronę. I widać, że to są dwa tłumy, które idą prosto na siebie i tam widać jakieś barykady stojące, ciężkie suki, które tam próbują ewidentnie zebrać tłum policjantów. Zresztą ten śmigłowiec wojskowy gdzieś kołuje nad tym wszystkim. Tam gdzieś widać też dużą wojskową ciężarówkę. Ewidentnie jakby wojsko też tutaj jakby pilnuje porządku, a przynajmniej próbuje, ale czujesz tą wściekłość, która tutaj jakby panuje. I gdzieś jest przez to echo rozchodzi się taki krzykliwy, metaliczny głos, którego... I to jest głos modlitwy. To jest głos Iwana, nie waszego imama. To jest głos Iwana, który ewidentnie idzie na czele. Aha. Jak się skoncentrujesz, to widzisz gdzieś tam na czele tej grupy, która właśnie idzie od ciebie, od mostu. Jest to znacznie mniejsza grupa, tam są głośniki i tam ewidentnie Iwan, to jest wasza muzułmańska mniejszość, tak naprawdę idzie pikietując tą drogą. I momentalnie czujesz, że nie jesteś sam. Ten moment, kiedy się obracasz i widzisz, jak obok ciebie o barierkę oparta jest Olga. Jakby patrz na to wszystko. Spojrzała na ciebie. Ładnie, żeś się spierdolił. Jakby pocieram ten bark, nie, jakby... Gdyby drzwi zostały otwarte, byłoby łatwiej. Ale nie powinno cię tu być. Powinienem być tam, z nimi. Tam... To jest najgorsze miejsce, w którym mógłbyś się znaleźć. Ta wściekłość, która w tobie jest, która cały czas w tobie buzuje, tam byłaby spotęgowana. Pamiętasz, co się wydarzyło w alejce, kiedy się przebudziłeś. Wyobraź sobie, że to się dzieje w środku tego tłumu. A ty jeszcze nie umiesz kontrolować swoich przemian do końca. Prawda pośród kłamstw i kłamstwa pośród prawd. Wasz imam jest w tej chwili po drugiej stronie i boryka się z czymś znacznie potworniejszym niż ten tłum. Po drugiej stronie?
Jak ona się rozejrzała, zejdźmy z tego mostu, to ci pokażę. I jakby rzucam jeszcze spojrzenie tak naprawdę w stronę tego tłumu, nie? Gdzieś tam... Może aż nawet tak naprawdę usta zaczynają mi się same poruszać, jakby w rytm tej modlitwy, nie? Którą mm-hmm. ten tłum inkantuje, ale ruszam za nią powoli, nie? Jakby cały czas gdzieś tam zerkając na nich przez ramię. Ona schodzi do takiego miejsca, gdzie pod mostem jest trochę więcej kontenerów na śmieci. Takie miejsce, gdzie faktycznie nikogo nie widać. Ona cię łapie za ramiona. Spogląda ci prosto w oczy. Spójrz mi w oczy i spróbuj zobaczyć w nich siebie. Ona ma duże... Piękne oczy. No najpierw jakby przymykam oczy, nie? Jakby na chwilę, jakby, żeby wziąć tylko głęboki oddech i trochę oczyścić umysł, nie? I próbuję jakby znaleźć to odbicie. I widzisz, że ona patrzy w twoje oczy dokładnie w taki sam sposób. I dostrzegasz w jej oczach gdzieś swoją twarz, tak jak ona dostrzega w twoich oczach swoją. I masz takie przeświadczenie, jakbyście nagle zapadali się w pajęczynę, która jest gęsta, mocna, trzeba ją wręcz przebić twarzą. I kiedy robisz to, wiesz, że bez niej byś temu nie podołał. Czujesz strach, który razem ze wściekłością wieje wiatrem. Wydaje się, że jest środek nocy. Gdzieś na niebie świeci księżyc, jest dokładnie w połowie. Jesteście pod mostem, ale wszystko wydaje się być jak odbite w negatywie. Bardzo ostre krawędzie ciemności i światła. I taki huk. I wydaje się, że dźwięk ma zapach, a zapachy mają szepty. Witaj po drugiej stronie. W cieniu naszej matki. Trzymaj się mnie bardzo blisko. To nie wygląda na przyjemne miejsce. A tamto wyglądało na przyjemne? Jak się uśmiechnęła, po czym ruszyła do przodu w stronę spękanych, zarośniętych trawą schodów prowadzących na ulicę. Schody są... Wygląda jakby ogromny korzeń przez nie przechodził i widzisz, że tak jak znasz tą ulicę bardzo dobrze, tak tutaj wiesz, że na tej ulicy jest taki stary pień ogromnego kiedyś drzewa, które rosło. Ono zostało dawno temu ścięte. A tutaj widzisz, jak ono rośnie. Jest ogromne, sękate, bez liści, takimi rozłożonymi gałęźmi, które rzucają cień, chociaż jest ciemno. Przeciągam ręką po tej korze, nie? Jakby... Ona wręcz odpowiada dotykiem, tak jakbyś przesuwając palcem po korze czuł, jak ta kora lekko się odgniata na twoich palcach i chciała poczuć twój dotyk. On umiera, niestety. Jest asfalt spękany, porośnięty w wielu miejscach trawą. Tak jak znasz to miasto, to tutaj to są szkielety domów, tak jakby ktoś je zbombardował. Widać tylko i wyłącznie partery, czasami piętra, one są takie dziwne, zwapniałe, jakby zrobione z ciasta gofrowego, kruche. I widzisz takie niewielkie, pajęcze istoty, które chodzą po tych ścianach. I tak, to są pająki, to są dziesiątki pająków, które chodzą, są wielkości ludzkiej pięści i błyszczą się, jakby były pokryte chromem i świeciły światełkami. Są daleko, ale widzisz je gdzieś w tej ciemności. To wszystko jest potwornie dziwne. Hmm.
A na końcu tej drogi... To zawsze tak to wygląda? A jak ona spojrzała? Tak, zasadniczo tak. Miasta nie są przyjemnym widokiem nigdy. Za dużo tu pająków. Za dużo tkaczki. Ale taki urok miasta. Spójrz tam. Jak wyciągnęła palec i to jest tak, że jest droga, ten asfalt, który znasz, który zbiega się na końcu, to jest ze 400 metrów, ale widzisz bardzo dobrze. I tak jak wszystko jest pokryte blaskiem, tak środek tego asfaltu, skrzyżowania, tam jest jakieś rondo z tego, co wiesz. Tam jest absolutna ciemność. Wręcz ta ciemność wydaje się poruszać palcami w stronę czarnego nieba i księżyca. Jakby ogromna ośmiornica leżała tam gdzieś na środku, ale gigantyczna, wielkości bloku. I stamtąd słuchajcie ryki. Co to jest? Duch. Strasznie wkurwiony. Ona założyła ręce. I mam próbuję coś z nimi zrobić, z tym duchem. To on podżega tych ludzi do gniewu. Będziemy z nim walczyć? Ty nie. Wy ty będziecie? Nie. Oni będą walczyć. Ja mam zaszczyt zajmować się tobą, mały książę. Powinniśmy im pomóc. Tak uważasz? I co zamierzasz zrobić? No właśnie. Nawet nie do końca wiesz, jakie masz możliwości. Mamy... Nie, mamy kły i pazury. W ten sposób walczymy, prawda? To prawda. Ale tam na miejscu jest już 8 wilków. Myślisz, że taki szczeniak jak ty jest im do czegoś potrzebny? Będziesz pałantał się między nogami. Ale jak chcesz, możemy podejść bliżej. Jesteś w sumie galiardem. Powinieneś być w stanie z bezpiecznej odległości obserwować tę sytuację, a potem opowiedzieć tę ładną historię. No dobrze, chodźmy w takim razie. Myślę, że przynajmniej tyle dobrze będzie zrobić. I ten moment, kiedy ruszacie chodnikiem, ona idzie z przodu i ona w tym momencie widzi, że ona się wyprostowała, że jak zmieniła formę, zrobiła się znacznie mniej ludzka, jej barki się rozrosły, kark zrobił się szerszy, nos również, że ta półwilcza, półludzka twarz obróciła się na bok i tak naprawdę widać, że bardzo mocno obserwuje. Zbliża się w ten ewidentnego niebezpieczeństwa i ona to sygnalizuje. To ja też tak robię, nie? W sensie też w takim razie próbuję trochę urosnąć. Mhm. I kiedy rośniesz i kierujesz się w tamtą stronę, masz takie przeświadczenie w pewnym momencie, że ona jakby trochę się od ciebie oddala. A ty słyszysz czyjś głos ze swojej lewej strony. Aha, zerkam tam, nie? Zerkasz, masz takie poczucie, jakbyś nagle miał założony na twarz obiektyw z rybim okiem. Jakby wszystko jest tak dziwnie się zbiega. Patrzysz na nią, ona się jakby oddala, rzeczywistość się wokół niej zmienia, ale kiedy fokusujesz się na tej ciemności, która cię mówi, też się tam wszystko zbiega. Tak jakbyś pędził, nie wiem, motocyklem bardzo szybko i nagle wszystko ci się wyostrza. I słyszysz czyjś głos. To jest głos Wukana. Omar, pomóż mi.
Jakby patrzę uważnie w tamtą stronę, nie? Może nawet robię kilka kroków, nie? Mhm. Zrzuciłeś lekko kilka kroków w lewą stronę, usłyszałeś tylko taki głos jakby ze studni tej dziewczyny, Olgi. Chodź, chodź, nie ociągaj się. Ale on jakby znika w tej bańce, w której jesteś zamknięty. Tak jakbyś czuł, że jesteś zamknięty. Tak jakbyś był w kropli szkła, która cię ściąga w jakąś stronę. I głos Wukana. Pomóż mi, Omar. Tu jest zimno. Olga, gdzieś tam próbuję, nie wiem, trochę szepnąć, trochę warknąć, nie? Jakby, jakby idę dalej w tamtą stronę, nie? Próbuję zobaczyć, gdzie Wukan jest w tym wszystkim. Słyszysz tylko jej głos. Nie ociągaj, i on jest coraz cichszy. Nie ociągaj się, książę. I on znika, nie? Ten głos w pewnym momencie. O, ją gdzieś widzisz, ale wydaje ci się, jakby była, wiesz, na granicy widzialności, w takim głębokim tunelu. Gdzieś tam jest jej sylwetka i leżącego przy płocie, w takiej alejce Wukana z oderżniętą ręką, z której cieknie krew, z rozoraną szyją, który ledwo oddycha, ma wybałuszone oczy i tylko słyszysz, pomóż mi, pomóż mi. Widzisz, jakby jego twarz jest coraz bledsza. Jakby, wiesz, kurczę, padam do niego tak naprawdę, klękam przy nim, próbuję wziąć tą jego drugą rękę w swoją, nie? Mówię, jakby już za chwilę wszystko będzie dobrze, nie? Widzisz to takie wybałuszone spojrzenie, dlaczego mnie zabiłeś? Przecież byliśmy przyjaciółmi. Dlaczego zabiłeś mnie? To nie ja. Nie? Mogłeś uderzyć mnie albo tego pederastę. Dlaczego uderzyłeś mnie? Wybrałeś go? Wukan, ja... Czy ty go kochasz? Kochasz go czy nie? Czujesz takie, wiesz, uderzenie jakby, silne uderzenie w twarz, w policzek, jakby od strony Wukana, który ocknij się, kochasz go czy nie? Czułeś smak jego śliny, a może czułeś smak jego spermy, co? Gówniarzu, pieprzony gnoju. Zdradziłeś naszego proroka, zdradziłeś, że powinieneś zginąć. Takie ścierwa jak ty zabija się kamieniami. I nie zostawia się ich w grobie. Jesteś dodatkowo mordercą. W momencie tak naprawdę z jednej strony gdzieś tam jakby zbierają mi się w oczach łzy, nie? I pewnie powoli zaczynają płynąć po tym porośniętym szczeciną ryju, ale jakby mimo to próbuję jakoś chociaż trochę oderwać się od tego, co on mówi, nie? I jakby zaczynam powtarzać sobie najpierw bardzo cicho, a potem starając się na głos jakąś modlitwę za zmarłych. Dostajesz znowu strzał w policzek, taki bardzo mocny. W tej chwili już czujesz, że wręcz coś ci chrupnęło w kościach, w szczęce. Nie masz prawa używać tych słów, rozumiesz? Widzisz, jak on próbuje się podnieść z ziemi. Wydaje się być silny, mimo tego, że nie ma ręki, a jego ciało wydaje się być takie skręcone. Nie masz prawa. Próbuję go złapać, nie? Przycisnąć do tej ziemi, no i dalej nie przestaje z tą modlitwą, nie? Tak jakby, nie wiem, może jest jakąś zjawą, nie? Może jakby... Jeśli chcesz odpokutować za swoje grzechy, to zabij tego pederastę. Zabij go. Jak tylko go spotkasz, zabij go, rozumiesz? Zabij go. Bo inaczej nigdy ci nie przebaczę. I jego twarz gdzieś niknie w ciemności. Ja się cofam stamtąd, nie?
Jakby nie wiem, czy tak naprawdę jakby siedząc, nie, czy trochę pełznąc do tyłu, po prostu jakby próbuję się wydostać z tego zaułka, nie? I kiedy cofasz się szukam wzrokiem Olgi. Cofasz się do momentu, kiedy dostajesz dwoma rękoma na plecy. Ktoś cię złapał za barki. Odwracam się, nie? Jakby podnosząc rękę i szykując się do uderzenia. Odwracasz się, widzisz, że druga ręka podnosi się, żeby zablokować to uderzenie, ale widzisz, że to jest luka. Widzisz, że ma w ustach coś czarnego, jakby olej ściekał mu po twarzy. I widzisz, że pod waszymi nogami ściąga się właśnie do ciemności taka malutka, obślizgła, czarna macka. Wszystko w porządku? Tak, co ci się dzieje? Mi się nic nie dzieje. Wiesz, to cholerstwo próbowało cię dorwać, ale dobrze, że cię usłyszałem. To ten duch? Tak. On robi złe rzeczy w tym mieście. Musisz się szybko wiele nauczyć, bo inaczej sobie z nim nie poradzimy. Chodź. Ale trzymaj tam się. To był wulkan. To nie był wulkan, to była. To było tylko i wyłącznie złudzenie, żeby namieszać ci w głowie, chodź. No jakby idę za nim powoli, nie? Jakby, mm-hmm. jakby jeszcze zerkając tak naprawdę na ten zaułek za sobą, troszeczkę się trzęsąc, mm-hmm. nie? Kiedy idziesz i... On... Mm-hmm. On może wejść do głowy? Może... Może mieszać w tym, co myślę? Tak. Ale... Powiem ci więcej, jak... Znajdziemy się w jakimś bezpieczniejszym miejscu przy większej ilości naszych, chodź. No i jakby idę za nim, nie? Staram się tak naprawdę gdzieś tam przetrzeć te łzy z twarzy, nie? Jakby kiedy zanim idziesz, dojdziemy do naszych przyjąć jakąś taką pewniejszą postawę, nie? Kiedy idziesz i przecierasz łzy z twarzy, masz takie przeświadczenie, że nie idziesz sam. Że razem z tobą idzie ktoś, a tak naprawdę ty idziesz razem z kimś. Masz takie przeświadczenie, jakbyś szedł przez las. Szedł przez las, nie wiesz, czy w środku nocy, czy w środku dnia, ale czujesz mgłę wokół siebie. Kiedy zerkasz w swoją prawą stronę, a przy okazji zerkasz w swoją lewą stronę, wasze spojrzenia spotykają się. Ta zmęczona twarz, lekka siwizna, jak z opowiadań o twoim dziadku. Jest chłodno, bardzo chłodno i z każdym kolejnym krokiem czujesz, że tracisz kontakt ze swoim totemem. Że twoja watacha walczy i umiera, ale z drugiej strony ciągnie cię do tej wioski, tam gdzie jest twoja żona i gdzie jest twój syn. Kiedy zmęczony docierasz do skraju lasu, dostrzegasz żołnierzy, którzy wchodzą pomiędzy budynki i strzały z drugiej strony, dwie kobiety, które właśnie są ścięte serią z karabinu maszynowego i przewracają się wewnątrz tej wioski. I rzucam się tam natychmiast, nie? W sensie... Rzucasz się, widzisz, jak ten kościółek, w którym jeszcze niedawno tego dnia brałeś ślub, stoi już w płomieniach. I kiedy przedzierasz się przez trawy, widzisz, że ktoś nisko pędzi w twoją stronę. Przy ziemi, krwawiąc z łuku brwiowego,
To jest twoja żona. Ja jakby skaczę w jej stronę, nie? Tak jakby próbuję ją złapać, jakby jakoś zakryć ramieniem, wyciągnąć stamtąd, nie? Łapiesz ją, ciągniesz ją przez trawę. Czujesz tylko wycie Saski, która wiesz, że jest po drugiej stronie i jest tutaj razem z tobą. Słyszysz w pewnym momencie ryk z wioski i krzyki żołnierzy niemieckich. Gdzieś wybuchł granat. I tylko w ryku, który tam się rozchodzi po wiosce i po tej polanie, słyszysz ryk swojej Bety, słyszysz ryk Saski. Ratuj swoje dziecko. Ratuj swoją krew. I jakby wiem, że ona nie może mnie usłyszeć, nie? Ale kiwam do tego głową i zabieram Ayle gdzieś w głąb tego lasu, w głąb mgły. Kiedy znikacie w mgle, moglibyśmy jeszcze zerknąć na tę wioskę, gdzie potężny wilk stoi zwycięsko nad truchłami niemieckich żołnierzy, ale zaraz w lesie słychać warkot silnika. Widać, jak z pomiędzy drzew wyjeżdża spory czołg. A zaraz obok drugi z krzyżem na boku i dwa wystrzały z dział, które rozcinają powietrze i dwie eksplozje w wiosce. Potem przeładowanie, kolejne dwa strzały. I głos kobiety pod twoim ramieniem. Dziękuję, że po mnie wróciłeś. Kocham cię. Ja jakby kiwam w milczeniu głową, nie? Ale w tych jakby gdzieś w tych oczach, które miały w sobie już masę ciężaru i smutku, a jest w tej chwili taki strasznie głęboki cień, nie? Taki żal, który nie przypomina niczego ludzkiego. I mgłę, która słyszała tysiące krzyków, która słyszy ich jeszcze więcej, która was otula i chowa i pozwala wam bezpiecznie uciec. I ostatnia myśl, która mówi, że gdybyś nie wrócił, to ta historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. I na tym chciałbym skończyć dzisiaj.